Witam Was serdecznie, z tej strony Turbo. Oto mój kolejny poradnik Zrób to sam dla początkujących map makerów. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić sobie maszyny na start do nowej mapy. A więc tak, od czego zaczynamy? Na wstępie musimy wejść w sklep i sprawdzić, czy w garażu nie posiadamy żadnych modyfikacji, jest to bardzo ważne. Nie możemy posiadać niczego. Musimy dysponować jakąś kwotą pieniędzy również. I teraz zaczynamy. Teraz tak, biorąc pod uwagę Waszą mapę, jakie daje możliwości dla gracza, w ten sposób dobieramy sobie maszyny. Również dobieramy maszyny według mocy, co jest istotne, że wiadomo, nie podepniemy pługa na przykład tego Herosa do na przykład tego traktora. To byłoby wtedy parodia. Więc tak, ja Wam tak na jednym przykładzie pokażę, jak to się robi. Kupujemy sobie jakiś traktor. Oczywiście pamiętajmy o tym, że używamy do maszyn na start tylko i wyłącznie oryginalnych maszyn. Weźmiemy sobie na przykład Ursusa Opsa. Sorka. Weźmiemy sobie na przykład Ursusa. I do niego dajmy na to owijarkę do Beli. Tak, żeby było. Teraz wychodzimy. Jest tutaj. I jedziemy na miejsce docelowe, gdzie chcemy, aby ten traktor z tą uwijarką stał. No i teraz sobie parkujemy nasz traktor z naszą uwijarką. Znajduje się on tutaj. Zapisujemy grę. Następnie robimy podobnie z następną maszyną, z następnym traktorem i z następnym i z następnym. Ustawiamy sobie po prostu maszynę tam, gdzie nam pasuje, gdzie stwierdzimy, że będzie dogodniej sobie użytkować. I dalej właśnie zapisujemy wszystko. I wychodzimy z gry. Jak już mamy wszystko poustawione, oczywiście. Następnie
to był drugi save-game. Otwieramy nasz save-game i Prick Vehicles. Otwieramy go za pomocą technika notepada. Ja go sobie notepadem otworzę. I tak. Tu mamy zapisany nasz traktor razem z tą owijarką. Generalnie tych pozycji będziecie mieli więcej. Więc tak, kopiujemy wszystko. Zaznaczamy i kopiujemy. Teraz wchodzimy do folderu naszej mapy. Do folderu naszej mapy i szukamy tego pliku. XML. Otwieramy go również notatnikiem. Zaznaczamy wszystko. I wklejamy to, co skopiowaliśmy. Zapisujemy. I zamykamy. Wszystko zapisane jest default vehicles w naszej mapie i teraz, aby wam udowodnić, że jest to zrobione prawidłowo, zrobię nową karierę i się przekonamy, czy ten traktor nam się pokaże. Mapa już nam się załadowała. Robimy start. Rozglądamy się. Mój nasz traktor stoi na tym miejscu, w którym go zostawiliśmy. I w taki oto sposób tworzymy pojazdy na start. Jeszcze taka uwaga odnośnie tego. Pojazdy na start tworzymy na koniec prac mapy, gdy już wszystko będzie zrobione i zapięte na ostatni guzik. Ostatnią rzeczą, jaką robimy, to są maszyny na start. Po tym nie radzę wam niczego edytować, bo musicie robić to na robić na nowo. Gdyż w tym pliku default vehicles są zapisane nie tylko pozycje traktoru, ale też inne rzeczy. Jeżeli pozmieniamy coś dość mocno w mapie po tym, jak zrobiliśmy te maszyny na start, może nam wywalać error podczas wczytywania mapy. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam kolegów z teamu Bobasa, Sebę, Kubę, Piotrka oraz dwóch kolegów, którzy są na okresie próby. Także dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam z Turbo.